Wiele osób, zanim zdecyduje się popełnić samobójstwo, wcześniej sygnalizuje, że jest im w życiu ciężko. Czasem nawet o swoich kłopotach decydują się mówić wprost. Niestety w biegu codziennego życia ich sygnały bywają zagłuszane przez otoczenie. Jak zawczasu wychwycić niepokojące symptomy? Jak rozmawiać z osobami mierzącymi się z myślami samobójczymi? O to wszystko pytać będę już w najnowszym odcinku. Postaw na zdrowie, niedziela, godzina 13:00.